Matej Surbaxi, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam tanie, ale ładne skiny do M4A4. Ostatni konkurs wygrała ta osoba, a skin już został do niej wysłany, także macie teraz potwierdzenie na ekranie. Przed oglądaniem poproszę was o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, bo was to nic nie kosztuje, a mnie mega motywuje, także ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwszym skinem w moim zestawieniu, a zarazem najtańszym, jest M4A4 Magnet po testach bojowych. MK została pokryta ciemnoszarym podkładem, a następnie ozdobiona ręcznie malowanymi płomieniami oraz skrzydlowym zestawem do rozbrajania. Cena tej emki to zaledwie złoty 6 zł i jak na taką cenę moim zdaniem warto. Kolejną emką jest skin Zły Daimo po testach bojowych. Skórka została pokryta wzorem w czerni i czerwieni. Moim zdaniem połączenie czerwonego z czarnym jest mega ładnym połączeniem i wygląda to znakomicie. Cena tej emki to 13 zł i 93 grosze. Trzecim skinem jest M4A4 Gryf. Jest ona przetestowana w boju. Na skinie widzimy namalowanego gryfa na tle defaultowej M4 i mimo to, że skin nie jest zbyt kolorowy, wygląda całkiem ładnie i oryginalnie. Cena tego skina to 15 zł i 88 groszy. Już przedostatnią skórką w tym odcinku jest M4A4 Cyberbezpieczeństwo w stanie mocne zużycie. Skin został pokryty czarnym podkładem, a następnie ozdobiony wzorem w postaci ukośnych pasów w kolorze niebieskim, czerwonym i złotym. Cena tego skina to 23 zł i 3 grosze. Ostatnim i zarazem najdroższym skinem do M4A4 w tym odcinku jest Wróżka Zębuszka po testach bojowych. Skin został ozdobiony wzorem przedstawiającym siekacze trzonowce i mrożące krew w żyłach ujęcie Wróżki Zębuszki. Za tego skina wykosztujemy się 30 zł i 52 grosze. A więc to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem oraz wbijajcie na Discorda, link w opisie. Ja się z wami żegnam, siema!